Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj epizod nietypowy i wieczorny. Napisał do mnie mianowicie Wiesiu, jeden z naszych kursantów na warsztatach, z prośbą o to, żebym zrobił filmik na temat ustawień i fotografowania wieczornego czy też nocnego. I ja dzisiaj wykorzystam jeden z obiektów, mianowicie kościół, który tutaj jest obok mnie. I ten kościół spróbuję sfotografować i nagrać go w różnych warunkach oświetleniowych. Mamy za 12 minut zachód słońca, więc zrobię na tle zachodzącego słońca najpierw, to będzie pierwszy model. Później zrobię tylko kilka fotek w różnych odmianach, a na koniec zrobimy sobie próbę filmu. Ja myślę, że film tutaj może być z tym kłopot, z tego względu, że z założenia Mavic ma bardzo mały sensor i nocne ujęcia to jest pięta achillesowa. Natomiast mam nadzieję, przynajmniej na tym etapie wiem, że fotki powinny wyjść w miarę przyzwoicie. Pierwsza konfiguracja, o jakiej wspomnę, to jest to, że nie mamy tutaj filtra, czyli zdjąłem sobie filterek, w którym latam ND8 i wieczorem dzisiaj będę latał bez filtra. Zaraz odpalamy Mavica. Zrobimy sobie ustawienie zdjęciowe, a mianowicie ustawienie manualne, ISO jak najniższe. Spróbuję dostosować teraz migawkę do tego, żeby było w miarę jasne. 1,5 sekundy, czyli to jest to ustawienie manualne. 1,5 sekundy, ISO 100. Przysłony nie regulujemy, bo je nie ma. Sprawdząc sobie tutaj foto pojedyncze. Ratio 16:9, format JPG, white balance tutaj sobie zrobimy jako white balance cloudy może na razie. Wracam do głównych, style. Minus 1, minus 1, minus 1, wszędzie daje custom, to jest przy ustawieniu style. Kolejne ustawienia jakie tutaj mamy to jest color, twilight. No może bym dał mu kolor normalny, czyli bez żadnych szaleństw. Bez postprodukcji. Odpalamy Mavica w tej chwili. Polecę do kościoła i zrobię zdjęcia pod prąd. To jest ta pierwsza misja. Let's go! Jeszcze od tej pory, w zależności od tego, gdzie jest pomiar światła robiony, bo możemy sobie zrobić pomiar światła albo na daną wieżę kościelną, albo możemy sobie zrobić na niebo. I wtedy w zależności od tego nam się albo zacienia cała wieża kościelna, albo jest w porządku. Robimy teraz sobie zdjęcie pojedyncze. Pojedyncze zdjęcie wyszło w miarę ok, jeszcze jest ostre. Teraz zrobimy sobie... Dobra, zdejmę trochę światła. I teraz sobie zrobimy fotkę AEB, prawda? Którą trzeba będzie wywołać. Trzy fotografie wystarczą nam. Uśrednienie ekspozycji. Jeszcze raz zrobimy tą fotkę w AEB. Dobra, poszło. I to jest wszystko, co zrobię w tej chwili. Spróbuję może uzyskać efekt taki, żebym miał całkiem ciemny kościół. Może tak jak teraz. Mam... Trochę zdejmę światła i mam ciemny kościół na tle jasnym. W tej chwili uzyskałem kontur tego kościoła i to jest ten efekt, który chciałem uzyskać. Może jeszcze trochę przesunę, żeby zachodzące słońce było na przykład obok wieżyczki. Może trochę niżej. To jest to zdjęcie, teraz wrócimy na 20 minut i mniej więcej jeszcze zobaczymy sobie teraz wideo. Zanim wrócę, to jeszcze przy tej konfiguracji zrobię ustawienia samego nagrywania wideo. Tutaj też mamy ustawienia manualne, też ISO 100 i zobaczymy, czy jest już ziarno, czy nie. Trochę chciałbym może dłuższy czas naświetlania. 1,8 sekundy, pokazuje mi się. Nagramy sobie wideo, nagramy sobie takie odejście, czyli bliżej wieży kościelnej, trochę wyżej. Uniesienie. I na tym etapie, w tej chwili jest za 4 minuty zachód słońca. Jeszcze nie widzę ziarna, czyli jeszcze jest w porządku, ale raczej taki klimatyczny widoczek pod zachodzące słońce. I to właściwie jest ten efekt, który chciałem uzyskać. Teraz się obniżę i wylądujemy.
sprawdzę sobie, jak wyszły te fotografie i tak po zachodzie słońca za jakieś 15 minut powtórzymy tą sesję. Zobaczę, jakie są relacje wideo, jakości wideo do jakości zdjęć. W moim przekonaniu, jak zwykle panuje, mam takie przekonanie, że jakość zdjęć powinna być znacznie lepsza niż wideo, ale dajmy mu szansę, temu maluchowi. Dajmy szansę temu małemu sensorowi i zobaczymy, co będzie dalej. Wracając do tego, co powiedziałem wcześniej, istota jest następująca. Zdjąłem filtr, bo nie chcę ograniczać ilości światła, które wpada do czujnika. Druga rzecz, którą zrobiłem, to ISO utrzymuję na setce, tylko i wyłącznie. I to jest druga zasada. I trzecia, tryb manualny, zarówno fotografii, jak i tryb wideo. Manualny. I tutaj już eksperymentuję z samym shutter speed, czyli z migawką, czyli długością ekspozycji, jak długo będziemy wpuszczać światło do sensora. Jeżeli chodzi o fotografię, wiadomo, że możemy dłużej wpuszczać takie światło do sensora bez konsekwencji, dlatego że w miarę, jeżeli nam będzie oczywiście Mavic wisiał w jednym miejscu. Jeżeli chodzi o wideo, no, nie jesteśmy w stanie uzyskać pewnych rzeczy, ale dajmy mu, jak mówiłem wcześniej, szansę. Jeżeli chodzi o drony, to chcę wam powiedzieć jeszcze jeden motyw naprawdę sztandarowy. Pewnie wiele osób widziało na wykopie ten filmik, jak chłopcy odpalali Mavica Air z łódki. Dron za 4,5 koła, tam było napisane, no może faktycznie za 4,5 koła, dobra. Mogli tyle wydać w wersji combo. I chłopcy, jeden filmował, drugi odpalał Mavica, a łódka płynęła. I tuż po odpaleniu Mavica, dosłownie 3 sekundy, okazuje się, że łódka płynie cały czas, a Mavic stoi w miejscu i flaga wpłynęła w Mavica, po czym strąciła go do wody i tyle widziano samego Mavica. Ja nie wiem, czy to nagranie uda mi się ściągnąć, myślę, że tak, to wam zaraz to pokażę, ale to była prawdziwa akcja sezonu. Chłopcy od razu odpuścili, nawet nikt nie skoczył po tego Mavica, żeby go ratować. Ja pewnie bym skoczył szybko do wody, jeszcze bym go wyłowił, ale u nich nie było w ogóle takiego zapłonu, także słabo to wszystko dosyć wyszło. My tymczasem za chwilę będziemy lecieli drugi raz za minutę dziewiątą. To, co mi się rzuca w oczy, to jest to, że od razu Mavic już pokazuje, że jest ciemno. 1/10 sekundy, 1/12 przy zdjęciach, czyli można już poruszyć te zdjęcia dość wyraźnie. My startujemy, odpalam teraz Mavica, startujemy i się zaraz okaże, co my tutaj uzyskamy, jaki efekt. Najwyższa wartość, jeżeli chodzi o czas ekspozycji, to jest 1/25 sekundy. I tutaj wartość, jeżeli chodzi o wielkość sensora, się kłania, bo jak pamiętam, kolesia, który robił długie ekspozycje, długi czas ekspozycji, Chris Rawlings, on robił 1/5 i uzyskiwał taki efekt, że nieruchomy był samochód i dron, czyli samochód na zdjęciu, a całe tyło było rozlane. My tutaj mamy do dyspozycji, teraz zobaczymy, przy trybie robienia zdjęć będzie ta na pewno dłuższa. W tej chwili możemy uzyskać efekt konturu samego obiektu na tle zachodzącego słońca. Trzaśniemy sobie fotkę, przełączymy w tryb wideo. I sprawdzimy sobie za chwilę, jak to wideo. Teraz obraz jest niedoświetlony, 2 stopnie mamy na minus. I sprawdzimy, jak to wygląda. Za chwilę wrócę. Jeszcze postaram się uzyskać szczegóły na nagraniu. To jest ten pierwszy. Teraz go doświetlimy. 3. Doświetlamy. Zobaczymy, czy ziarno wychodzi na tym etapie. Czy nie wychodzi. Chyba zaczyna wychodzić ziarno powoli. W tej chwili w trybie robienia zdjęć mam doświetlony o 1 stopień, czy prześwietlony o 1 stopień obraz i trzaskamy sobie tą fotkę. Teraz spróbuję przejść do wideo. Zrobię odejście, już wrócę tutaj. Może z takim lekkim łukiem wrócę do nas.
zwrotem i wylądujemy. To wszystko? Film, nagranie, wideo będzie nam śnieżyło i ten obraz będzie zawierał szumy. Z tego względu, że najdłuższy czas naświetlania, jaki mamy w trybie filmowym, czyli w trybie wideo, to jest 1,25 sekundy. I konsekwencją tego właśnie jest fakt, że my przy słabszym oświetleniu, jeszcze tak z 15 minut, czyli pół godziny po zachodzie słońca, my nie będziemy w stanie doświetlić tego ujęcia. Natomiast co do zdjęć, mamy tutaj nawet możliwość użycia bardzo długiej ekspozycji, 8 sekund, i to jest całkiem fajna wartość. Ostatnia próba już dzisiaj, zrobiło się dość ciemno, jest pół godziny po zachodzie słońca i teraz będę już leciał. Światła kościoła, jak widzicie, zobaczycie sobie, są już włączone, teraz będę leciał już ostatnią misję. Teraz mamy ISO 400, musiałem tak wyciągnąć. Nic więcej nie jestem w stanie osiągnąć, bo czas naświetlenia jest maksymalny 1,25 sekundy. Na ekranie to wygląda trochę lepiej niż w realu. I teraz zobaczymy sobie góra-dół. To nagranie. Już zaczyna się trochę śnieżyć. Śnieżyć ten obraz. Już mamy zakłócenia pierwsze. To jest wszystko, co można wyciągnąć. Oczywiście mógłbym ISO trochę zwiększyć do 800. I to jeszcze jest taki efekt, który można osiągnąć przy tym kościele. To chyba wszystko. Czas na omówienie wniosków i omówienie moich obserwacji. Zdjęcia wychodzą całkiem fajnie, jeszcze długo po zmroku. Ja jestem w tej chwili prawie 50 minut po zmroku i te fotki nadal wychodzą dobrze, szczególnie obiektów, które są oświetlone, tak jak właśnie ten kościół, który widzicie tutaj w środku ujęcia. On wychodzi bardzo ładnie. Dużo wpływ na to, jak wychodzą nasze fotki, jest właśnie ma doświetlenie obiektu. Druga rzecz, jak wysoko jesteśmy, czy w tle jest ziemia, czy raczej w tle mamy horyzont, czy linię horyzontu. Czyli obiekt powinien być de facto nad linią horyzontu. To jest druga taka kluczowa rzecz, żeby fajnie wyszedł, jeszcze doświetlony sztucznym światłem. I warto eksperymentować. Raczej tryb manualny zalecam, ISO jak najmniejsze. Ja robiłem maksymalnie dzisiaj ujęcia wideo przy ISO 400, natomiast ujęcia foto tylko i wyłącznie przy setce. Eksperymentujemy z czasami, można sobie balans bieli jeszcze poprawić, ale ogólnie no, co do fotografii wieczornej, mamy ograniczenia i tutaj się nie ma co czarować. No i to są chyba te obserwacje na dzisiaj, które na gorąco poczyniłem, czyli mamy taki epizod, tak zwany case study. Wszystko to robiłem na żywo, bez specjalnego przygotowania, bez podglądania innych youtuberów. Także jest duże pole jeszcze pewnie do uzupełnienia, ale to są moje obserwacje. A ja was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia kolejnym razem.